Kiedy zastanawiałem się, czym się mogę dzisiaj podzielić, czym chcę się dzisiaj podzielić i kiedy modliłem się o, o dzisiaj, muszę powiedzieć, że Pan Bóg bardzo mocno zaczął dotykać mojego serca pewną prostą myślą i czasem, czasem mnie to przeraża, że człowiek chciałby iść dalej, do przodu, jakieś ciekawe myśli, jakieś takie zagwostki biblijne wyciągać i, i cieszyć się jakimiś tam odkryciami Ameryki w Biblii. A czasami Pan Bóg zwraca uwagę na taki prosty fragment, na proste miejsce i, i mówi przez ten fragment i mówi jakby na nowo i mówi jakby coś odświeżającego, coś, coś pięknego. Ale tak jak właśnie modliłem się, to już tak po prostu byłem na spacerze i mówię, Boże, taki prosty, taki prosty fragment, taka prosta myśl mi się wydaje. A, a Pan Bóg tak powiedział, no tak, potrafimy być takimi świetnymi teologami w wielu sprawach tym, czy, już nie będę tu może wymieniać jakichś większych przykładów, ale tym, czy jak, jaka długość powinna być spódnicy, potrafimy być teologiami, jak, jak powinien dokładnie wyglądać nabożeństwo, potrafimy wyciągać z Bożego Słowa tak wiele wspaniałych prawd, a czasami nie potrafimy sobie poradzić z tymi najprostszymi, z tymi, które znamy najlepiej. I tak mnie to właśnie dotknęło i pomyślałem sobie, no tak, w zasadzie tak często po prostu wiemy wszystko dookoła, a tego, co jest w centrum, to jak najdalej czasami unikamy. Więc y, czym się chcę podzielić? Chcę się podzielić na temat. Y, tak naprawdę nie wiem, jak to nazwać, ale chciałbym, aby tematem był głód do Boga. Y, ale tak naprawdę to ten temat jest. Y, zupełnie inny, że tak powiem. To się około tego słowa może tak. I najpierw chcę zapytać każdego z nas. Y, czy mamy w naszym życiu jakieś cele? Czy mamy w naszym życiu jakieś pragnienia? Czy mamy w naszym życiu jakieś marzenia? Jakieś coś, co, do czego dążymy? Coś, do czego zmierzamy? Coś, do czego chcemy dojść i to osiągnąć? Chciałbym, żebyśmy się zastanowili przez chwilę, czy, czy mamy, a przede wszystkim jakie to są cele, jakie to są y, szczyty, na które chcemy wejść, jakie to są y, nasze zmierzania, nasze drogi, w które my chcemy wejść i gdzieś do czegoś dojść. I nie chciałbym, żebyśmy byli teraz takimi perfekcyjnymi chrześcijanami i powiedzieli sobie po prostu w głowie, tak, moim celem jest tylko Jezus Chrystus i tak jest i koniec i kropka. Chciałbym, żebyśmy jednak byli szczerzy, uczciwi i prawdziwi w tym przemyśleniu i zastanowili się tak naprawdę y, krótko, jakie mamy cele w naszym życiu, y, do czego zmierzamy na co dzień, w naszych codziennych obowiązkach, w naszych codziennych wyzwaniach. W moim życiu to naprawdę jest bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo takich celów, mniejszych, większych, każde do czegoś mnie prowadzą i te, które widzę i które wiem do czego zmierzam, to staram się nakierowywać swoje kroki i, i swoją, swoje życie tak, żeby je osiągnąć i mogę tu nawet dać prosty przykład choćby w mojej pracy mam tak skonstruowaną moją pracę, że mam takiego analityka biznesowego, który y, tworzy tak naprawdę najbliższe pół roku ponad 100 zadań już dla mnie i wszystko z terminami i po prostu mam cele do których muszę osiągnąć które mam przed sobą i do których muszę wejść i po prostu spróbować zdążyć w terminie, co się rzadko kiedy zdarza i, I tak naprawdę w wielu rzeczach możemy mieć celem. Możemy mieć celem, żeby w końcu wyremontować jakiś pokój w mieszkaniu, jakiś kupić nowy samochód. To mogą być cele finansowe, cele rodzinne, żeby mieć lepszą relację w domu i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę celów może być wiele. Więc chciałbym, żebyście zastanowili przez, przez chwilę, jakie mamy cele. I to, co, na co chcę przede wszystkim zwrócić uwagę, kiedy myślimy nad tymi celami to to, że tak naprawdę, nie wiem czy to zauważacie, czy macie mieć jakiś taki wniosek, ale często nasze życie, mam wrażenie, że polega na tym, by dojść do jakichś celów. I że nasze życie to takie ciągłe krączenie, yy, ciągłe wchodzenie i ciągłe zdobywanie nowych celów, nowych wyzwań, jakieś się zamykają, bo udaje bądź nie nam się je osiągnąć, i, ale pojawiają się najczęściej nowe. I że czasem to nasze życie to jest takie zamknięte koło, w którym po prostu mamy mnóstwo celów w różnych dziedzinach naszego życia i próbujemy je osiągnąć, próbujemy do nich dojść i dochodzimy i później pojawiają się kolejne. Tak sobie myślę to czasem przez remont mojego mieszkania, że często jest tak, że zrobię to, okej, okay, no to jeszcze to, to, to i to. Zrobię to, 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 to i to i o, jeszcze to, 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 to i to, nie? Więc myślę, że to tak trochę działa w naszym życiu, tak? Ja tak sobie pomyślałem o właśnie odnosie tego remontu, że w moim życiu to chyba nigdy go nie skończenie. <grych> Cały czas coś. <grych> Także yy, tak to jest z celami. I kiedy głębiej zastanawiałem się nad tym, to doszedłem do wniosku i jakby widzę to też w Bożym słowie, że życie człowieka, yy, jakby człowiek został stworzony po to, by osiągać i po to, by yy, zdobywać pewne cele. Yy, I kiedy zastanawiam się już choćby od samego stworzenia, od. Yy, Początku, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to widzę, że stworzył go po to, by swój, jakby swój by, by celem człowieka stał się On, stał się Bóg i jego stworzenie, by jego, tym co, do czego on będzie dążył i tym do czego on będzie zmierzał, to zawsze będzie Bóg i zawsze jego stworzenie, aby to uwielbiał, aby to w tym żył i tak dalej i tak dalej. Jakby widzę, że Pan Bóg tak konstruował człowieka, by on miał jakiś cel, by on miał jakieś dążenie. I kiedy patrzę dalej, to widzę, że to świetnie zostało wykorzystane przez diabła, który jakby podsunął człowiekowi inny cel, coś innego, coś zupełnie nowego. Znamy historię, znamy jakby upadek człowieka, kiedy wąż przyszedł i powiedział, że możesz być tak jak, tak jak Bóg, jakby po pokazał mu coś nowego, jakieś nowe, nowe wyzwanie, nową, nową drogę, w którą człowiek zdecydował się pójść i od tego momentu, kiedy widzimy też również yy, moment, kiedy jakby wyszło to na jaw, kiedy widzimy, jak Pan Bóg yy, przyszedł, kiedy widzimy przekleństwo człowieka przez to, przez ten grzech, który został uczyniony, to widzimy, że konsekwencją tego przekleństwa to jest tak naprawdę mnóstwo celi do życia człowieka, bo tam jest opisane, że będziesz robił to, będziesz robił to w płocie, będziesz... Znamy ten fragment jakiś czas temu, też go tutaj czytałem na tym miejscu. Jakby widzimy, że to jest ukształtowanie mnóstwa celów dla człowieka. To była konsekwencja grzechu, które są zupełnie inne niż były te początkowe. Nie? I widzę też na przestrzeni czasu, tak naprawdę, i, i czasów, w których dzisiaj żyjemy, że tych celów jest coraz więcej, że jesteśmy otaczani różnymi celami, różnymi wyzwaniami, yy, różnymi szczytami, które musimy zdobyć, do których musimy dojść. Yy, naprawdę jest tego wiele. Tak to dostrzegam, tak to widzę. Jest to pewną właśnie konsekwencją naszych czasów, ale też jest to normalne i dobre, bo jak mówiłem wcześniej, Bóg tak stworzył właśnie człowieka, by miał jakiś cel i by go osiągał, by zmierzał w jakiś kierunku, tak jest ukształtowany nasz umysł, nasze działanie, byśmy widzieli coś przed sobą, do czego chcemy iść. Jest to zupełnie, właśnie tak jak powiedziałem, normalne. Jest to jakby, to nie jest złe, że mamy wiele celów. My, jako chrześcijanie, y, powinniśmy mieć te cele i, i dążyć do nich. Jednak to, co chcę dzisiaj powiedzieć, to, mm, to właśnie, gdzie w tych wszystkich celach odnajdujemy się jako my, jako chrześcijanie? Gdzie w tych wszystkich celach odnajduję się ja? A propos. Celów jeszcze może dopowiem jedną rzecz. Ona będzie bardzo ważna na później. Jakby były pewne badania przeprowadzane przez pewnych, nie do końca może naukowców, bardziej może psychologów, którzy gdzieś bada, badali jakby reakcje ludzi i reakcje człowieka i doszli do pewnego wniosku, że człowiek jest na tyle ukształtowany by żyć i w różnych celach, które musi osiągać, że jakby taki jeden ważny wniosek wyciągnęli z tego, że lepiej dla człowieka jest, gdy zmierzając do jakichś celów, ich nie osiąga, czyli lepiej jest po prostu nie dać rady w życiu, dojść do jakiegoś celu, niż nie mieć żadnego celu. To jest jakby pewien bardzo ważny wniosek, że najgorszą rzeczą dla, dla człowieka, który żyje, jest to, by nie mieć celu w życiu, by nie posiadać jakiegoś szczytu, do któregoś chce się dojść, jakichś wyzwań, jakichś ambicji, można powiedzieć, czy jakkolwiek to nazwać, to jest katastrofą dla człowieka, i jak jest też to opisane w pewnym artykule, zdarza się praktycznie w większości przypadków, że takcy ludzie. To są ludzie, którzy cierpią, walczą z depresją, którzy walczą z jakimiś myślami trudnymi na temat samego siebie i swojego życia, i swojego istnienia i swojego bycia. Jakby to jest o wiele łatwiej jest poradzić sobie z porażką, zdążając do celu, niż nie mieć żadnego celu, z niczego nie walczyć, że tak powiem, w życiu, o nic się nie starać. Więc tak jest z tymi celami naszymi w życiu. A cele. Które mamy w naszym życiu, yy, tworzą coś takiego jak chęć osiągnięcia celu. To proste, nie? <laughs> nic nadzwyczajnego, nic filozoficznego. Że jeżeli mamy jakiś cel, to jeżeli jest on postawiony w naszym życiu, to on sam z siebie produkuje w naszym życiu chęć osiągnięcia tego celu. Ok? Więc to jest bardzo ważne. To właśnie nazwałem tym głodem o którym ja powiedziałem na samym początku. A więc często mamy tak, że kiedy mamy jakiś cel w swoim życiu, kiedy mamy coś przed sobą, jakieś wyzwanie, to mamy ten głód, aby ten cel osiągnąć, aby dojść do tego miejsca, do którego potrzebujemy w tym momencie. I żeby nie przedłużać, bo czas mi bardzo szybko pędzi, to. W zależności, to jest bardzo ważna myśl do tego, do czego chcę dojść, w zależności od tego, jak ważny jest dla nas cel, jak y, ważny dla mnie jest akurat ten jeden z moich wielu szczytów, y, tak wiele jestem w stanie dla niego zrobić. Ok? Posłużę się tutaj bardzo prostym przykładem, <laughs> obserwacji y, zwierzęcia <laughs> mojego domowego który jest po prostu niesamowity w tym, kiedy próbuje osiągnąć swój cel. <grych> Mówię tu o moim piesku, który to jeden z przykładów, kiedy on próbuje na przykład, kiedy powiedzmy, że nie było mnie cały dzień w domu i przy, przychodzę do domu yy, i kiedy on gdzieś tam widzi, że nawet żebym się na niego nie popatrzył, a robię to na specjalnie, yy, to on od razu zaczyna pewną reakcję. Pojawia się w jego głowie cel. W, tego, w głowie tego psa, abym po prostu go pogłaskał, abym go popieścił, abym go po prostu pomiział, po, po, wiadomo, po wygłupiał się z nim i tak dalej, i tak dalej. Nie? I na początku zawsze widzę, kiedy on, dążąc do tego celu, ten pies, po prostu podchodzi i próbuje się tu gdzieś, wiadomo, yy, przechadzać, żeby cały czas idzie za mną, gdziekolwiek ja idę, to on jest i tak dalej, i tak dalej. Kiedy to nie działa, to widzę, że zaczyna się etap numer dwa, a więc yy, podnosi rękę moją, na przykład gdy, gdy gdzieś siedzę, to po prostu potrafi głową wejść, podnieść mi rękę i próbować na siłę nawet sam sobą yy, pogłaskać, żeby tylko spróbować wyciągnąć mnie i, i żeby coś się stało, żebym mógł się nim zająć. Kiedy to widzisz, że to nie działa, bo ja zupełnie ignoruję, no to zaczyna piszczeć. I to są takie naprawdę ciekawe dźwięki, które wydaje tylko po to, żeby po prostu zwrócić na siebie uwagę, tylko po to, żeby w końcu pogłaskać, żeby w końcu coś z nim zrobić. Kiedy już po prostu nic nie działa, a ja ciągle go ignoruję, to najczęściej już tak bardzo się wkurza, że gdzieś tam się rozpędza, wskakuje na mnie i atakuje z całą, że tak powiem, możliwością, jaką może. Dopóki mu nie powiem, że nie wolno, to, to będzie po prostu robił co chce, żeby tylko znaleźć to do czego on potrzebuje, do czego on dąży. Więc w zależności od tego, jak ważny jest cel, wiadomo, to może jest trochę głupie porównanie, ale, ale, ale myślę, że działa to podobnie w przypadku człowieka, że w zależności od tego, jak ważny jest dla nas cel, tak wiele jesteśmy w stanie poświęcić, tak wiele jesteśmy w stanie zrobić. Chcę zwrócić tu jeszcze uwagę na jedną rzecz, zanim przejdę dalej i jeżeli przejdę już do Bożego Słowa. To jest taki długi wstęp, nie się po wstępie, będzie od razu zakończenie, także nie wiem, spokojnie. A więc to, na co chcę jeszcze zwrócić uwagę odnośnie celu, to jeżeli jest cel, i teraz mówiliśmy o tym, że jest chęć, jest pragnienie, żeby wykonać ten cel, a żeby osiągnąć szczyt, i tak dalej, i tak dalej, to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Trzeba się chycić roboty. Bo samo pragnienie, sama chęć nie da rady. I za chwilę, też troszeczkę o tym powiem w kwestii duchowej. Trzeba się chwycić roboty, trzeba zacząć tak jak ten pies chociażby, zacząć robić różne rzeczy, żeby osiągnąć swój cel. I tak samo my w swoim życiu robimy przeróżne rzeczy. Od tego, że jak przychodzę do swojej pracy i widzę na przykład, że na koniec tego tygodnia muszę zrobić to, to i to, to jeżeli po prostu mam chęć, żeby to zrobić, to tego nie zrobię. Ja muszę po prostu wziąć ten komputer, zacząć wklepywać, zacząć działać, żeby coś się stało i żeby to można było odhaczyć jako wykonane. Więc jakby... To są trzy proste rzeczy. Oczywiście, to jest bardzo proste, co mówię. Więc musi być cel, do tego celu musi być głód jakiś, albo pragnienie, aby go osiągnąć, i musi być to wykonanie tego celu, a więc musi być ta praca, która zostaje zrobiona po to, aby ten cel został osiągnięty. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 5 werset i dalej. Powiedział też do nich: Kto z Was wyobraża sobie przyjaciela? Do którego idzie o północy i mówi, przyjacielu, użyć mi trzech bochenków chleba, bo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, a nie mam czym go ugościć. A tamten ze środka odpowiada, daj mi spokój, drzwi zamknięte, dzieci śpią przy mnie, nie mogę wstać i dać Ci. Mówię wam, nawet jeśli wstanie i nie da mu ze zwykłej przyjaźni, to ze względu na jego natręctwo wstanie i da mu ile potrzebuje. A ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Płukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Który z was, ojców, gdy syn go poprosi o rybę, zamiast ryby daje mu węża? Albo gdy poprosi o jajko, daje mu skorpiona? Skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. O czym mówi ten fragment? Myślę, że przede wszystkim Pan Jezus to, co chciał przekazać w tym fragmencie do, do, na, do uczniów przede wszystkim, do nas dzisiaj, do Kościoła, to to, że myślę, że to jest podstawowa prawda i, i często chyba zapominamy o niej. Yy, tak na samym końcu jest napisane, że Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Państwu tak cały ten fragment zwraca i mówi odnośnie Ducha Świętego, który jest nam dany. My już o tym wiemy. Stało się to yy, jakiś czas później, kiedy po wstąpieniu uczniowie oczekując go w Jerozolimie otrzymali Ducha Świętego i jego działanie. To my to dzisiaj wiemy, ale tak naprawdę myśląc o Duchu Świętym, myślę o, o nas dzisiaj, nie o tamtym czasie, nie o y, czasie stąpienia Ducha Świętego na ziemię, ale o, o nas dzisiaj, a więc o naszym życiu, o naszym sercu i o naszych potrzebach. I myślę, że to, z czym kojarzy nam się dzisiaj Duch Święty w naszym życiu, to przede wszystkim Boża obecność, to przede wszystkim relacja. To przede wszystkim działanie, to dary Ducha Świętego, to przeżywanie Ducha Świętego, to yy, cuda i błogosławieństwo, to jakby cały ten dar, który otrzymaliśmy przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. To jakby wypełnienie się tego w nas tutaj, kiedy Duch Święty jest w nas, który żyje w nas i którym może emanować przez nas w naszym życiu. Jakby Pan Jezus mówi, że. On da tego Ducha Świętego, a więc też i całe jego działanie, a więc też i całą jego pracę, którą on może wykonać. Tak jak mówił Dawid, też tą pracę nad naszym charakterem, nad, nad nami samymi, nad tym, żeby nas kształtować. To też jest rola i działanie Ducha Świętego, który jest w nas. I Pan Jezus mówi, że tego Ducha Świętego, to działanie i to wszystko w tym pakiecie, że tak to nazwę, może nieładnie. To wszystko, co zostało dane, i to co wszystko, co masz dzisiaj, to to, że to będziesz otrzymywał, to, że to dostaniesz w swoim życiu, jest pewne. On mówi proście, a będzie wam dane. To jest Boże Słowo. Nie? Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. I później jeszcze ten cudowny moment, kiedy właśnie opisuje sytuację. Że skoro wy, ojcowie, ja jeszcze nie jestem już niedługo, ale myślę, że rozumiem ten fragment w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu, że wy, ojcowie, którzy nie jesteście do końca dobrzy, jeszcze nie jesteście tacy perfekcyjni, nie jesteście jeszcze doskonali tak jak ja, ale potraficie dobre rzeczy dawać swoim dzieciom, bo to jest miłość, bo to jest coś, czego pragniecie, bo to jest po prostu to wypływa z samego charakteru człowieka, to o ile bardziej ja chcę dzisiaj, jutro i pojutrze dawać to Tobie, to ile, o ile bardziej ja chcę dawać Ci tą dobrą rzecz, którą jest Duch Święty, którym jest działanie Ducha Świętego, którym są cuda, którym są dary Ducha Świętego, którym jest całe spektrum Jego działania, którym jest kształtowanie, ja, ja to dzisiaj Ci obiecuję, jakby... Mówi Bóg, ja to dzisiaj Tobie daję, to jest pewne. Jakby chciałbym na to zwrócić uwagę, że nie problemem jest właśnie to, czy dostaniemy, bo to, że dostaniemy, to jest pewne, tylko problemem jest to, czy Bóg znajdzie w nas chęć, czy Bóg znajdzie w nas dzisiaj pragnienie. Nie, to jakby musimy to wziąć jako pewne, że Bóg da. To jest pewna obietnica, która jest zapisana w Bożym słowie nie tylko tutaj, że Bóg da, że, Bóg, że otrzymasz. To jest. To, że będziesz czynił cuda, to Bóg chce ci to dać. To, że będziesz yy, przeżywał dary Ducha Świętego, to Bóg chce ci to dać. To, że będziesz, yy, będzie się Jego Królestwo tutaj na ziemi emanować i objawiać i rozszerzać, to Bóg chce to ci dać, żebyś mógł to czynić, żebyś mógł iść dalej, żebyś mógł robić jeszcze więcej i przeżywać jeszcze więcej. Bóg chce kształtować Ciebie jeszcze więcej, jeszcze bardziej. Bóg chce ci to dać, to jest, to jest pewne. To nie jest problem. Jakby cel, czyli to, co powinno być celem naszym, czyli jako chrześcijan. Może tego nie powiedziałem wcześniej, trochę ominąłem. Myślę, że naszym celem jako chrześcijan jest przede wszystkim relacja z Bogiem, jest przede wszystkim relacja z Duchem Świętym i jest wypełnianie Jego woli. Jest to, co było też dzisiaj mówione odnośnie chociażby ewangelizacji i, i tak dalej, i tak dalej. Jakby jesteśmy tutaj po coś stworzeni i dostaliśmy do. Ducha Świętego, po to, by On był naszym celem, po to, by działanie Jego było w naszym życiu było naszym, naszym celem, po to, by relacja z Nim była naszym celem, po to, by życie z Nim było naszym celem, naszym wyzwaniem, po to, byśmy mogli robić te rzeczy, o których pisze Boże Słowo w dziełach apostolskich, na które patrzymy z tęsknotą, prawda? I to jest być może, wierzę w to, naszym celem. Teraz sobie musimy to gdzieś narysować. A więc to wszystko, o czym opisuję, a więc to, co jest napisane, a więc pragnijcie większych darów duchowych, a więc pragniecie więcej przeżywania, pragniecie głębszej relacji, pragniecie tego wszystkiego. To jest nasz cel. Wierzę w to z całego serca, że tak jest. I to wykonanie. I chęć teraz jest największą kwestią, która stoi gdzieś po naszej stronie. I chcę tu powiedzieć o jednej rzeczy. Dlaczego powiedziałem o wykonaniu i o chęci trochę to rozdzieliłem. Powiem o pewnym przeżyciu, które przeżyłem kiedyś i do dzisiaj mam tak mocno we mnie uderza te słowa, jedno zdanie, które mnie po prostu kiedyś zmiażdżyło i do dzisiaj nie umiem z niego wyjść, że tak powiem, i się jakoś otrząsnąć. Kiedyś byłem z pewną ekipą, nie powiem z kim, nie powiem gdzie, to nie jest ważne, w pewnym miejscu. Była to Polska i... Polska, i byliśmy tam u znajomych i było, jakby z tymi znajomymi, w niedzielę postanowiliśmy pojechać do kościoła. I był to kościół protestancki. A większość, jakby tej ekipy, którą tam byliśmy, to była zupełnie nie z tamtego miejsca, tylko powiedzmy, że z naszych terenów. I gdy tam się udaliśmy do tego kościoła, to przeżyłem szok. Bo widziałem wiecie, chmarę ludzi, która wchodziła szczęśliwa i zadowolona, yy, pełna takiego entuzjazmu. Później przyszły czas słowa, i nigdy w życiu czegoś takiego nie słyszałem. Takiego słowa, yy, które było tak ciężkie, yy, tak. Nie chcę, jakby w ten sposób tego oceniać, co tam było, ale jakby widziałem, kiedy ludzie już po prostu przestali tego słuchać. Kiedy zaczęli rozmawiać ze sobą, kiedy wielu ludzi zaczęło wychodzić z sali, to był dla mnie przerażający widok. Pierwszy, coś takiego w życiu, pierwszy raz coś takiego w życiu widziałem, że, na, że ludzie w ogóle wychodzą w, w środku nabożeństwa albo na początku kazania. Nigdy już nie był zainteresowany tym, co mówił ten kaznodzieja, bo bo naprawdę było to ciężkie i nie będę już w nic więcej mówił. I w pewnym momencie po prostu nasza ekipa, którą tam byliśmy, po prostu też myśmy to zrobili bardzo rządkowo. Pierwsze wyszły jakieś dwie osoby. Pięć minut później wyszła kolejna osoba, później pięć minut później kolejna osoba. Ja byłem najbardziej wytrwały, zostałem ostatni, i kiedy już nie wiedziałem, gdzie poszli, czy już pojadę do domu, to stwierdziłem, że też wyjdę. <grym> I, I poszedłem z tamtej sali. I to, co we mnie najbardziej utkwiło, to kiedy wracaliśmy samochodem i rozmawiałem z tymi osobami, które właśnie były stamtąd i powiedziała takie zdanie. I to jest to zdanie, które po prostu mnie wtedy tak zniszczyło, nie potrafiłem sobie się z nim pogodzić. Powiedziała tak, ja to bym się chciała tak w końcu, przepraszam za słowo, nażreć duchowo. I to było z taką przykrością powiedziane, z taką trudnością, i jak posłuchałem, o co dokładnie chodzi jakby z tym kościołem i z tym, że po prostu no, nie budują się tam, nie kształtują się w żaden sposób, nie przeżywają tego czasu. I to zdanie, które powiedziała w samochodzie, o, o tej postawie pragnienia. To było tak szczere, tak, tak proste, ale tak szczere, i tak głęboko wypływające. To czuliśmy wszyscy w samochodzie, bo zamilkliśmy w jedną chwilę. Nie wiedziałem, jak poradzić, jak. Co zrobić? Po prostu daleko mieszkamy, ciężko. Ale utkwiło mi to w głowie. I tak sobie myślę, że tam był cel w tej osobie. Nie mówię teraz o kościele, mówię o tej osobie. Tam jest cel, a więc chcę coś przeżywać, chcę więcej, chcę głębiej, chcę działania Ducha Świętego. Było pragnienie. Ale kiedy tak patrzę dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy na to zdanie i na tą sytuację, to brakuje mi tam wykonania. Brakuje mi tam pracy. I myślę sobie nad tym Bożym Słowem, które przeczytaliśmy. Bo Bóg mówi, że kiedy będziemy wołać, to będzie. Bo Bóg mówi, że kiedy będziemy prosić, to otrzymamy. Bo Bóg mówi, że dostaniesz, że otrzyma, że będziesz mógł przeżywać, że będziesz mógł głębiej i więcej, prawda? że ten duch święty będzie mógł być w Tobie, że ten duch święty będzie, będziesz mógł mieć z nim relacje, będziesz mógł z nim współdziałać, pomimo okoliczności. Ja dzisiaj, wiecie, możemy dziękować Bogu za to, że my jesteśmy w kościele, w którym się budujemy, że jesteśmy w kościele, w którym możemy posłuchać do końca. Dziękuję, że jesteście wszyscy do końca. że jesteśmy w kościele, w którym niejednokrotnie, wiecie, naprawdę możemy doświadczać wielkich, wspaniałych rzeczy. Uczyć się słowa, ale jakby nigdy nie usprawiedliwi to być może tych osób, które mają naprawdę ciężej, kiedy nie mają takiego miejsca, kiedy nie mogą znaleźć takiej przestrzeni. Ale mimo wszystko Duch Święty został dany każdemu. I jeżeli jest pragnienie, jeżeli jest cel, to trzeba zrobić jakiś krok, trzeba zrobić jakąś desperacką akcję, wołania, proszenia, błagania, pukania, żeby ten Duch Święty przyszedł i żeby pomimo okoliczności, w jakiej się gdzieś tam znajduje, by mógł być tą iskrą zapalną. Yy, Współ, w tym, we współdziałaniu z Duchem Świętym, w tej relacji i by się mógł duchowo najeść ta osoba, być może na razie sam ze sobą. A być może mógłby być tą, ta osoba tą iskrą do tej społeczności później w przyszłości, do miejsca, w którym się znajduje i tak dalej. Ale jakby potrzeba tego wykonania, nie samo pragnienie, nie samo wspominanie Dziejów apostolskich i ogłaszanie, jaki to był dobry czas i to chcemy dzisiaj. Nie samo to, że po prostu mówimy, że chcielibyśmy większych darów duchowych w naszym kościele. Nie samo to, że chcielibyśmy cudów w naszym kościele. To nie wystarczy samo pragnienie. Musi być jakaś praca wykonana względem tego pragnienia, które mamy i względem tego celu, który gdzieś mamy w głowie. A napisane jest, że dostaniesz. To jest 100%. Otrzymasz. Tylko dziś potrzebujemy wykonywać jakąś pracę. Bo tak jak już powiedziałem na początku, ja wierzę w to, że mamy ten cel i że mamy pragnienie. Tylko musimy zacząć wykonywać jakąś pracę. I powiedziałem na początku, kiedy opisywałem trochę cele, że w zależności od tego, jak ważny dla nas jest ten cel, Jaki jest dzisiaj priorytet tego akurat celu spośród setek celów, które przeżywamy na co dzień, tak wiele jesteśmy w stanie poświęcić. Niestety to jest prawda. Dostrzegam to chociażby na wielu przykładach. To jest choćby w pracy. Są ważniejsze cele i mniej ważne cele. Są te mniej ważne cele, bardzo często kiedy pojawia się na horyzoncie tylko ten ważny cel, to często te małe cele są pomijane, które nie są mniej ważne które no nie, nie będę się już poświęcał, bo wiem, że muszę poświęcić się poświęcić dlatego, prawda? I teraz właśnie jest pytanie dzisiaj do każdego z nas. Mamy wiele celów. Myśleliśmy nad nimi na samym początek nabożeństwa. Jak to jest z priorytetami naszych celów? I którym celem w priorytetach jest właśnie działanie, przeżywanie Ducha Świętego? Którym z tych priorytetów dla nas dzisiaj jest to, by... Mieć więcej, by przeżywać więcej, by osiągać więcej, by pragnąć jeszcze więcej, by chcieć mieć wpływ na otoczenie, na świat i na miejsce, w którym się znajduje. To jest jakby pytanie dzisiaj do każdego z nas, do mnie osobiście: gdzie jest ten priorytet umiejscowiony w moim życiu? Tak myślę sobie, że aha. Miałem jeszcze powiedzieć, w tym fragmencie też przede wszystkim bardzo podoba mi się ten sam, sam początek, który przeczytałem. A więc ten obraz Jezusa o tych. O, przepraszam, o tych przyjaciołach. Podoba mi się ten fragment, bo to właśnie pokazuje pewną pracę. Myślę, że Pan Jezus bardzo chciał pokazać właśnie obraz tego, tej pracy, tego wykonania. Tam jest napisane, że wiecie, w środku nocy poszedł do przyjaciela, bo potrzebował trzech bochenków chleba. Wiecie, ja wiem, że to jest inna kultura i naprawdę przyjęcie do domu gościa było bardzo ważne i to było... Yy, ja sobie nie wyobrażam w dzisiejszych czasach, że ktoś o północy, jak ktoś się mu zapowie, że przyjdzie, to że on poleci szybko do Żabki po jakieś chleby. No, że się tak późno zapowiedział, to co już teraz radzi, nie? Ale wiecie, wiem, że to było ważne w tamtych czasach i, i wiecie jakby Pan Jezus zwracał tutaj uwagę na tą pracę, na tą desperację, na to wykonanie, że kiedy pojawia się taka sytuacja, kiedy pojawia ci się jakiś cel, w jego przypadku to muszę mieć trzy bochenki chleba, żeby przyjąć przyjaciela. Więc poleciał w środku nocy, budząc swojego innego przyjaciela, budząc całą być może rodzinę i wszystko, co tam się dzieje i prosząc o te trzy chleby. To jest jakby dla mnie to jest niesamowity obraz tego, że jest pewna praca do wykonania. I tą pracę też obrazuje to pukanie, tą pracę też obrazuje to szukanie, tą pracę ob obrazuje to proszenie, o którym jest powiedziane później. Potrzebujemy wykonać tą pracę, potrzebujemy pewnej desperacji, potrzebujemy pewnej, pewnego zaangażowania większego niż standardowe, klasyczne, do, tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Potrzebujemy, by ten cel. Był dużo wyżej. Potrzebujemy, by ten cel był na tyle wysoko, byśmy byli w stanie wszelkie kroki poczynić, by do niego dojść. Kiedy przygotowywałem to słowo, Bóg powiedział do mnie takie bardzo mocne słowa, że nie dam się z siebie naśmiewać. Bo często jest tak, że wypominamy dzisiaj, że nie dzieje się to, nie dzieje się tamto, że nie ma cudów że nie ma działania Ducha Świętego, postawiamy gdzieś ten cel przed sobą i mówimy o swoim pragnieniu. Tylko jaką dzisiaj pracę w to wkładamy. Bardzo mocno pokazał to mi Duch Święty, jaką dzisiaj pracę ja wkładam, jaką pracę dzisiaj wkładamy wszyscy, by osiągnąć ten cel, by przeżyć ten cel w swoim życiu, by ten cel mógł się objawiać w moim życiu. Pokazał mi też taką myśl, że często jest tak w kościele, wśród nas, we mnie, że przyzwyczajamy się, albo czasem nawet troszeczkę mamy takiego samousprawiedliwienia, bo, bo być może ja jestem osobą akurat, która jest często w kościele, nie tak jak wielu moich braci i sióstr w kościele, więc ja i tak robię dużo, więc. Jakby często dochodzi do takiego samousprawiedliwienia, albo ja modlę się na językach, więc i tak być może więcej, jak, jak wielu moich braci i sióstr w kościele, albo ja może, nie wiem, robię to i to, jak więcej być może niż moi bracia i siostry w kościele i często dochodzi do takiego miejsca samousprawiedliwienia się, że ja i tak robię coś i często doprowadza to do pewnej duchowej stagnacji, do zatrzymania się bo ja jestem w jakimś tam miejscu, tak mocno to pokazał właśnie Duch Święty, kiedy myślałem nad tym słowem, żebyśmy nie dopuścili do zatrzymania się, bo jestem w jakimś miejscu lepszym, być może niż całe moje otoczenie, być może już naprawdę wydaje mi się, że jest super w moim duchowym życiu. Nie możemy dopuścić do zatrzymania się. My potrzebujemy ciągle chcieć więcej. Ciągle chcieć i mieć apetyt na działanie Ducha Świętego, na działanie Boże w naszym życiu. Nie może być przerwy, nie może być stagnacji. Każde zatrzymanie się to z dziesięć kroków w tył. To nie jest krok w tył. I doświadczam tego w swoim życiu. I, i uczę się tego w ostatnim czasie bardzo mocno już od jakich, jakiegoś roku. Naprawdę Staram się nie zatrzymywać w swoim duchowym życiu. Staram się chcieć więcej i głębiej. I powiem wam, że Duch Święty naprawdę chce dawać. Ta obietnica naprawdę jest dla nas. Ja naprawdę nie, nie chcę mówić już teraz większych świadectw z mojego życia, z ostatniego czasu. Może przyjdzie na to czas, ale naprawdę przeżywam głębokie rzeczy w ostatnim czasie. I, I chcę właśnie dlatego o tym mówić, bo nie chciałbym, żebyśmy zatrzymywali się w jakikolwiek sposób. Ale chciałbym, byśmy mieli przed sobą cel, do którego pójdziemy. By te duchowe rzeczy, by Duch Święty mógł w nas działać i przez nas, tam gdzie jesteśmy. Tylko to wszystko wymaga właśnie priorytetów. I aby właśnie ten priorytet był na pierwszym miejscu, aby był najważniejszy. To może się wydawać proste, prawda? Takie zdanie. Aby ten priorytet był na pierwszym miejscu. Tylko czy tak faktycznie jest dzisiaj? Warto się zastanowić, czy gdzieś między tymi wszystkimi celami w naszym życiu nie umyka nam ten priorytet. Albo co dziś będzie dla ciebie ważniejsze po prostu, kiedy pojawi się jakaś sytuacja w pracy, finansowa, jakakolwiek życiowa. Co dzisiaj będzie w Twoich decyzjach priorytetem? Gdzie pójdziesz jako pierwsze? Nie będę się tu może rozwijał już z tymi myślami, bo jest już też jakaś godzina. Ale warte zastanowienia, kochani. Warte przemyślenia, by, by mieć nie tylko pragnienie, ale też chęć wykonania. A ta chęć wykonania będzie się brała tylko i wyłącznie wtedy, inaczej, nie tylko pragnienie, ale i wykonanie, nie sama chęć. A to wykonanie będzie, się, będzie miało miejsce w naszym życiu tylko wtedy kiedy priorytet będzie wysoki, będzie na pierwszym miejscu, kiedy będzie dla nas ważny, nie będzie wykonania, będzie samo pragnienie, tylko przywoływanie dziejów apostolskich, tylko przywoływanie apostoła Pawła, tylko przywoływanie dawnych czasów, tylko przywoływanie tego, co można, tego, co nam dał Duch Święty, ale nigdy nie będzie tego działania, jeżeli nie będzie tej pracy, tego wołania, tego pukania, tego szukania tej desperacji w każdym naszym dniu w każdej naszej chwili nie